Witam serdecznie wszystkich przybyłych na tą przedwyborczą debatę. Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom, którzy zechcieli przyjąć to zaproszenie od nas. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby przede wszystkim rozmawiać o naszym mieście, rozmawiać o tym, co jest dla nas mieszkańców ważne, posłuchać o kierunkach, jakie obrali kandydaci, jaką drogę obrali i w którym miejscu na tej drodze jesteśmy my jako mieszkańcy. Na początek może przedstawię zasady tej debaty, tak żeby one były jasne dla wszystkich. Jest 5 pytań przygotowanych przez nas, organizatorów. Poprzedzane będą losowaniem, tak żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, że odpowiada pierwszy lub ostatni. Pytań nikt wcześniej nie znał. Na odpowiedź będzie 2 minuty, co będzie sygnalizowane dźwiękiem. Zaraz może go zaprezentujemy na szybciutko. To jest dźwięk, który kończy wypowiedź, tak. Myślę, że nie stresujący. Po tej drugiej części jakby przychodzi taka część trzecia, przychodzi miejsce na pytanie od mieszkańców. I tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że na odpowiedź jest 2 minuty. Rozpoczynamy debatę przedstawieniem przede wszystkim kandydatów. I tutaj już bez losowania, po kolei, tak jak kandydaci siedzą, mają również 2 minuty na przedstawienie siebie. Kim są, skąd są, jakie pełnią funkcje, po prostu o sobie. Może bez przedłużania zaczynamy. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Krzysztof Herok. Mam 45 lat od dzieciństwa, właśnie od urodzenia mieszkam tutaj w Cieszynie. Jestem bardzo mocno związany z tą ziemią. Nie tyle przez to, że tu mieszkam, ale też przez udział w różnych organizacjach, w których się udzielam. Jestem do dzisiaj czynnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Działam również w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. I od 2 lat też się udzielam charytatywnie w projektach musicalowych Szkoły PDB Easy Teaming, gdzie wystawiamy musicale profilaktyczne. Zawodowo przez 15 lat byłem inspektorem kontroli ZUS, od 2 lat jestem dyrektorem do spraw finansowo-administracyjnych w Centrum Reumatologii w Ustroniu. No właściwie jestem ojcem 2 synów. Od 2010 roku sprawuję funkcję radnego Rady Miejskiej. W tej kadencji jestem przewodniczącym komisji rewizyjnej i członkiem komisji finansów. I tyle, dziękuję. Bardzo trudne być z tej strony po raz pierwszy. Joanna Wawrzeczka, jeżeli już Krzysztof narzucił taki porządek, lat 46, w drodze do 47 w pełnym zdrowiu. Przede wszystkim jestem w mieście obecna od zawsze, jako osoba zaangażowana w sprawy społeczne, w sprawy, które nasze miasto mają uspołecznić, żeby promować też partycypację, czyli udział mieszkańców w różnych procesach. Zawsze oddolnie, zawsze blisko ludzi, więc jeśli praca znika w Boguszowicach, byłam tam. Jeśli przedszkole miało być likwidowane, byłam tam. I nie sama, tylko zawsze z zespołem. Zawsze starałam się pokazywać, że każdy człowiek, i to jest też część naszego programu, każdy człowiek jest tak samo ważny i każda część Cieszyna jest tak samo ważna. Prowadzę Świetlicę Krytyki Politycznej od 2009 roku. W 2002 założyłam Galerię Sztuki Współczesnej Szara. Od 1999 roku nieprzerwanie jestem pracownicą Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktor habilitowana. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ryszard Macura, lat 49. Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w szkole. Aktualnie pełnię funkcję burmistrza. Moja aktywność społeczna właściwie sięga czasów, kiedy byłem nastolatkiem. Drużyna harcerska, organizacja obozów harcerskich, publikacje, prowadzenie szkoły, działalność w stowarzyszeniu, działalność na rzecz przywracania pamięci. I aktualnie też zależałoby mi na tym, żeby
Cieszyn rozwijał się równomiernie, krok po kroku, żeby Cieszyn zyskiwał jako miasto transgraniczne, żeby zyskiwał jako miasto południowej części województwa. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo zależy nam na tym, żeby to był nasz wspólny wysiłek. Doskonale sobie zdaję sprawę, może jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę po tych blisko 4 latach, że potrzebujemy współpracy, aby umocnić się jako miasto w tej części województwa, jako miasto w tej części Polski. To może na razie tyle. Bardzo dziękuję Państwu. Gabriela Staszkiewicz. Mam 45 lat, mieszkam w Cieszynie od urodzenia z małą przerwą na 5 lat studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jestem szczęśliwą mężatką od 25 lat. Mam 2 córki. Jedna wróciła właśnie po studiach z Krakowa tutaj do Cieszyna. Druga córka uczy się dalej w jednym z cieszyńskich liceów. Mieszkam w Cieszynie w domu moich dziadków. Dostałam od dziadków taki spadek i bardzo się z tego cieszę. To jest dom położony zaraz koło domu moich rodziców, więc właściwie wszyscy mieszkamy blisko siebie. Moi dwaj bracia i ich rodziny. Również udzielam się społecznie od samego początku, kiedy moje dzieci zaczęły chodzić do szkoły. Zawsze byłam w radach rodziców i w podstawówce, i w gimnazjach, czy w średnich szkołach. Jestem prezesem Stowarzyszenia Cieszyński Ruch Społeczny. Jestem członkiem Koła Gospodyń Wiejskich Cieszynianka. Jestem członkiem SITPHEM-u, z czego jestem bardzo dumna. To jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Pracuję w Cieszynie od samego początku. Byłam stypendystką zakładu PPG Polifarb Cieszyn, wcześniej Polifarb, czy Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów. Tam pracuję już od 21 lat. Pełniłam różne funkcje w firmie. W tej chwili jestem menedżerem do spraw doskonalenia procesu na Europę. Odpowiadam za prowadzenie procesów w 4 różnych lokalizacjach, które mamy w Europie. Myślę, że to na teraz wszystko. Dziękuję, witam Państwa. Nazywam się Czesław Gluza, 62 lata. Nie jestem, w przeciwieństwie do tutaj biorących udział w debacie, mieszkańcem Cieszyna, a niemniej znam go dość dobrze. Z samorządem terytorialnym jestem związany od roku 90, a więc od jego początków. Najpierw w Ustroniu, potem zostałem dwukrotnie wybrany na starostę powiatu cieszyńskiego, stąd bliska współpraca z władzami samorządowymi Cieszyna, wspólne inwestycje, znajomość problemów. Byłem posłem 7 kadencji, przewodniczącym Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, które miałem okazję współzakładać z burmistrzami i wójtami poszczególnych 12 gmin Śląska Cieszyńskiego, naszego powiatu. Byłem wieloletnim przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Śląskiego, Pogotowia Cieszyńskiego i równocześnie członkiem Rady Społecznej Szpitala Reumatologicznego w Ustroniu, gdzie, jak słyszymy, tutaj jeden z kandydatów ma, myślę, przyjemność i zaszczyt pracować. Z Cieszynem, wbrew pozorom, jestem dość mocno związany, ponieważ Cieszyn to był taki punkt odniesienia dla mieszkańca Wisły. Tutaj braliśmy udział w turniejach szachowych w Domu Narodowym, startowaliśmy na zawodach lekkoatletycznych na łyska. No, wygrywaliśmy, jak chcieliśmy, że tak powiem, zawody szachowe jeszcze w województwie katowickim, tutaj z cieszyniakami, choćby Januszem Raszką, więc, że tak powiem, moje związki są na tyle istotne, że uważam, iż jako stolica ziemi cieszyńskiej powinno to miasto rzeczywiście nadawać ton. Dziękuję. Dziękuję bardzo.